Dzień dobry Państwu, witam Państwa ponownie w ramach spotkań z cyklu Q&A. W Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości ruszyła rekrutacja na studia, które rozpoczną się od października tego roku. W związku z tym zaprosiłem dzisiaj do naszego studia pana prorektora, pana Krzysztofa Roszczynialskiego. Dzień dobry panie prorektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę na początek powiedzieć, jaką ofertę przygotowała uczelnia oraz jakie mamy nowości. W tym roku mamy kilka nowości i rekordową liczbę kierunków studiów. Niektórzy doliczają się 7, niektórzy doliczają się 9, ponieważ studia pierwszego i drugiego stopnia liczą się jakby podwójnie. Tradycyjnie kształcimy na kierunkach zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz informatyka. Od zeszłego roku także kierunki logistyka i marketing cyfrowy, a w tym roku nowości przedsiębiorczość cyfrowa oraz psychologia i komunikacja w biznesie. Całkiem sporo mamy już tych kierunków. W jakim trybie będziemy kształcić naszych przyszłych studentów? Będziemy kształcić w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W zasadzie na wszystkich kierunkach. Mhm. Jaka będzie forma kształcenia? Czy już wiemy, czy to będą studia stacjonarne, zdalne, czy może hybrydowe? Myślę, że będą to studia w dużej mierze stacjonarne. Niemniej okres pandemii i ostatni rok akademicki, nie tylko nas, ale także inne uczelnie nauczyły tego, iż studia hybrydowe również są taką dobrą formą kształcenia, przyjazną dla studenta, w szczególności dla osób, które studiują w trybie niestacjonarnym. Jak wygląda proces rekrutacji? Co trzeba zrobić, aby stać się studentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie? Myślę, że ten proces jest przyjazny, łatwy. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową pod adresem www.wszib.edu.pl, zakładka rekrutacja. Tam kandydat znajdzie formularz rekrutacyjny, po wypełnieniu którego otrzyma informację zwrotną, co ma zrobić dalej, z jakimi dokumentami ma się u nas pojawić, no i gdzie ma się umówić, bo to jest druga jakby część tego procesu rekrutacji, spotkanie z działem rekrutacji, z dziekanatem, z uczelnią de facto, bo przecież trzeba się u nas pojawić. Jasne. Czy jest jakiś ostateczny termin, czas, kiedy kandydat ma się do nas zgłosić? No, rekrutujemy do końca października, tak jak pozwalają na to przepisy, jak rekrutują także inne uczelnie. Niemniej na niektórych kierunkach mamy limity miejsc i jeśli taki limit zostanie wyczerpany, to może się okazać, że takiego miejsca już dla kogoś zabraknie. Dlatego zapraszam. Im szybciej, tym lepiej. Niemniej mają Państwo czas do końca października, powiedzmy do końca września. To chyba jest jednak najlepszy okres z uwagi na to, iż studia zaczynamy z początkiem października. Panie prorektorze, ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania co do rekrutacji, proszę je zadawać na naszych kanałach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie lub też w prywatnych wiadomościach oraz pod tym postem, który właśnie dzisiaj Państwo widzą. Kolejne spotkania będą dotyczyły nowych kierunków, przedsiębiorczość cyfrowa oraz komunikacja i psychologia w biznesie. Także serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu i zapraszam do nas.